Więc jeżeli byście chcieli też o symfonii, też o PHP ogólnie, gdzieś tam się czegoś podwiadywać, jakieś nowe rzeczy, ewentualnie chcielibyście wystąpić, to też zapraszamy na nasze meetupy. Miałem tą okazję gdzieś tam przechodzić kilkukrotnie tą ścieżkę, którą Antoni opisywał, to z tego skalowania, od pojedynczego noda do całej serwerowni. To jest z perspektywy dewelopera, który tak naprawdę widzi, jak ten kod zaczyna działać na taką gigantyczną skalę i jak bardzo nieduże elementy w kodzie wpływają niesamowicie na wydanie całego rozwiązania. To jest coś, co gorąco, że tak powiem, każdemu deweloperowi polecam. Przejście przez tą ścieżkę. Jeżeli nie mieliście okazji, to tak naprawdę, jeżeli będziecie mieli kiedyś przyjemność pracować w takim projekcie, który przejdzie tą ścieżkę, będziecie mogli tak naprawdę to zobaczyć z bliska, a nie jako użytkownik tak naprawdę z drugiej strony przeglądarki, to jest coś fantastycznego. Okej. Okay. W sensie, to co dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, to jest co się może wydarzyć, jeżeli mamy okazję pracować z tak zwanym greenfieldem. Czasami zdarza się tak, że albo w firmie, w której pracujecie, albo do firmy, w której pracujecie, przychodzi nowy klient i mówi, dobra, chcę nową aplikację. I wy macie taki mityczny greenfield, nie? W sensie to taką płaszczyznę, gdzie jeszcze nic nie ma i możecie zrobić wszystko. I teraz, nie wiem czy pamiętacie, jest taki komiks na XKCD, który właśnie się tak zaczyna. OK, mamy, że tak powiem, totalnie świeżą sytuację, możemy zrobić wszystko i pół roku później jest was nowy, nie? Znowu coś poszło nie tak. I teraz, co się może wydarzyć? Kto z nas ostatnio miał taką sytuację, powiedzmy w perspektywie ostatniego roku, półtora, że mógł zacząć wszystko od nowa? Chyba, wy się skończyliście. Okej, okay, jak się skończyło tam u ciebie? Czy jeszcze się nie skończyło? No to spoko, ale tak, widzicie. To nie zawsze tak jest, Słuchajcie, to co my właściwie robimy, w sensie jako my programiści, to bierzemy pewne dane wyjściowe, czymkolwiek one są, to zaraz za chwilę, przetwarzamy coś i dostarczamy klientowi jakiś produkt. Co do nas wchodzi jako programistów? To są jakieś wymagania biznesowe, tak skrótowo zapisane, które nam klient przedstawia. Tak? To mogą być wymagania funkcjonalne, to mogą być wymagania niefunkcjonalne. Wszystko to, co opisuje wymagania, ewentualnie biznes naszego klienta. Tak? To jest wszystko, co potrzebujemy do zbudowania aplikacji. Jak sądzicie? Ja bym powiedział, że trzeba coś jeszcze, trzeba jeszcze umiejętności. Tak? I powiedzmy, jednym słowem mamy te wymagania, mamy umiejętności naszego zespołu i tak jeszcze, może troszeczkę głupio to zacząć, ale jakieś zasoby. Tak? W sensie zespół, czas. I mając te trzy rzeczy, jeżeli zaaplikujemy na tym jakiś proces, w sensie ten nasz proces wytwarzania oprogramowania, to w naszej perspektywie dojdziemy do tego, co chce właśnie klient, czyli tego produktu. I teraz to, co my tutaj będziemy produkować, możemy też popatrzeć na to, że to będą jakieś etapy. Jeżeli dostaniemy wymagania, mamy umiejętności, dostaniemy zasoby, czyli powiedzmy zespół i czas, to czy od razu wynikiem jest produkt, jest kod? Ja bym powiedział, że nie. Po drodze być może pojawi się coś, jakaś architektura, tak? I na wyniku tego, tych naszych pierwszych przemyśleń, jakichś konceptów, powstanie architektura. Być może do tej architektury dojdą jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś dodatkowe wymagania, które my wyciągniemy w międzyczasie, tak? Jeżeli mamy tą architekturę, czym w ogóle jest architektura? To jest tak mityczne pojęcie, architektura programowania. Czym dla was jest architektura? Śmiało, nie bójcie się, was nie widać na kamerze. Co? No to czym jest dla was architektura? Wiesz co, jak tutaj przygotowałem się troszeczkę do tej prezentacji, to zapytałem się kilku moich znajomych. Prosiłem ich tam na mailu, dobra, napiszcie mi dwa zdania, czym dla was jest architektura. Dostałem kilkanaście maili, żaden nie był na dwa zdania. Były takie elaboraty. Czym dla mnie jest architektura? Nie? Że architektura to jest tworzenie czegoś, co tak naprawdę będzie zmienialne w czasie. Nie? Że architektura będzie pozwalała nam zaprojektować ten system w ten sposób, żeby on był podatny na zmiany. Ewentualnie, żeby on dał się podzielić na mniejsze projekty, które ja da się... Ja bym powiedział, że architektura to jest kompromis pomiędzy wymaganiami i umiejętnościami.
jeden z głosów też był o tym, o ograniczeniach, że architektura narzuca jakieś ograniczenia. A w sensie to, że my używamy jakiegoś frameworka, symfony, czy jakiegoś innego, że tam jest MVC, to jest architektura? Ja powiedział, że to nie jest do końca architektura. A na to wszystko jeszcze nachodzi coś, co można nazwać design. W sensie to, że mamy na przykład nie, w naszym kodzie kernel, mamy jakieś bundle, to nie jest architektura, to jest design tego kodu. To jest taka bardzo skrótowy zapis moich myśli. Tak? To jest jakiś taki proces, gdzie na początku mamy pewne zasoby, te wymagania, umiejętności i przechodzimy przez kolejne etapy. Tak? W sensie tworzymy architekturę, tworzymy design, potem być może jeszcze jest implementacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to jest to, że na każdym z etapów może pojawić się szum. Ten szum się może objawić w bardzo wielu aspektach. Wymagania klienta, które klient wam dostarcza, one mogą być zaszumione. W sensie one mogą zawierać masę rzeczy, które są nieistotne z perspektywy biznesu, a to klientowi się wydaje, że będą dla niego bardzo istotne. A w rezultacie nie będą miały wpływu na to, jak ten jego biznes będzie performował i być może należałoby te wymagania zasugerować, żeby je skorygować. Co jeszcze może być zaszumione? Zaszumione mogą być nasze umiejętności. Moje, wasze, wszystkie, tak? Wreszcie zasoby też mogą być zaszumione. Nie wiem, ktoś z naszego zespołu może wypaść i na miejsce tej osoby wejdzie ktoś inny z innymi umiejętnościami. I z racji tego, że wszystkie zaszumione zasoby i te zmienne są tak naprawdę u podwalin tego całego, powiedzmy, równania, to ten efekt końcowy może być zupełnie odmienny od tego, co chcieliśmy osiągnąć. Przykłady, takie może bardziej motoryzacyjne. To jest samochodzik, można powiedzieć, gdzie były wymagania, były umiejętności, były zasoby, wszystko poszło dobrze. Nie? Całkiem fajny Fiacik Abad z Włoch. Jeżeli by coś poszło nie tak, na jakimś etapie by się to zaszumiło, to efektem końcowym może być ta nieszczęsna multipla, nie? I słuchajcie, ta multipla może być, powiedzmy, taką alegorią tego, że czasami nasz kod tak wygląda. Nie? W sensie... ja myślę, że każdy gdzieś tam, wiecie, na przestrzeni lat popełnił albo brał udział w popełnieniu jakiejś takiej aplikacji, która wygląda mniej więcej w ten sposób. Niby fajnie się korzysta, ale nie smak został, nie? Dobra, słuchajcie, jakby idąc tym tropem tej nieszczęsnej multipli, a tak nawiasem mówiąc, ktoś ten projekt zefaktoryzował, bo multipla 2 wygląda już zupełnie inaczej, to popatrzcie, że może też to wyglądać w ten sposób, że czasami macie w aplikacjach waszych firmach jakieś komponenty, z których układacie dalsze klocki. Macie jakieś biblioteki, jakieś komponenty, być może elementy infrastruktury. Tutaj na przykład Onet ma zrobione w ten sposób, że każdy jakiś fragment ich systemu, jak nie wiem, komentarze, CMS, jest tak naprawdę małym klockiem. I w momencie, kiedy składacie nową aplikację, tak naprawdę tylko składacie ją z klocków, nie ma tam żadnego rocket science, co może przypominać taką wersję multipli. Każdy element od innej czapki, ale jeździ. Jeżeli na przykład z punktów widzenia, troszeczkę tą multiplę pomęczymy, nie? A jeżeli na przykład, nie wiem, w waszym zespole jest ktoś, kto bardzo silną uwagę na przykład w wyniku wymagań klienta przykłada do security, tak? Gdzie aplikacja musi być bezpieczna, no to ta multipla może w ten sposób wyglądać, nie? Kontrolowana duża strefa cnotu i gigantyczny ustek. A to nie wiem, do czego porównać, szczerze mówiąc. Tak, ale słuchajcie, niestety to czasami nasz kod tak wygląda. I ja pamiętam, jak ja to pisałem jeszcze jakiś czas temu, jakbym tak miał porównać, okej, która z tych multipli byłaby dosyć podobna do tego kodu, który napisałem. Dlaczego? Cały czas ten szum, nie? W sensie, w moim przypadku ja wiem, gdzie popełniłem błąd. I zaraz wam postaram się gdzieś to pokazać.
co jest efektem takiego szumu w postaci moich umiejętności, mojej wiedzy. Ano to, że czasami ten nasz kod to jest jakby hołd dla tego potwora spaghetti, nie? W sensie gigantyczne klasy, gigantyczne metody, w których bardzo trudno się połapać. To można by sobie zadać pytanie, co jest właściwie źródłem tego szumu? Co powoduje, że moje umiejętności w pewien sposób są, powiedziałbym, że uszkodzone, tak? Zaszumione. Jakie macie intuicje? Co się może stać, że jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, nauczycielem, musisz programować w symfonii, tak? To co może doprowadzić do tego, że ten finalny efekt będzie przypominał coś takiego? Słucham? Okej. Tego nie przewidziałem, ale tak. Co jeszcze? Śmiało. Presja czasu może? Mhm. Presja czasu i zaczynamy iść na skróty. Jest dźwięk do tego? No, szkoda. Ja pamiętam na przykład w jednym projekcie dawno, dawno temu pojawiła się ta presja czasu. I o ile cały projekt był projektowany bardzo obiektowo i tak dalej, to jeden z zespołów nie zdążył wszystkiego zrobić w ten sposób. I w tym projekcie była metoda o nazwie autentycznie Jebudu, gdzie była cała reszta tego kodu. Dobra, to powodowało, że te umiejętności tego zespołu w wyniku tej presji czasu były w jakiś ten sposób uszkodzone. Co jeszcze? Nie wiem, co się wyobrażenia. Jak jest. Zresztą związane z presją czasu, ale jeżeli jest jakiś koncept, architektura ma jakieś rozwiązanie, w trakcie się nagle zmieni koncepcja biznesowa na przykład. Okej, ja bym powiedział, że to jest jakby taki efekt pośredni, ponieważ zmiana wymagań być może nie powinna bezpośrednio powodować zmiany moich umiejętności, ale na przykład mogłaby powodować moją demotywację. Jeżeli nam klient zmienia ciągle te wymagania, zmienia, to ja w końcu stwierdzę szanić i idę na skróty. Dobra. W zasadzie tych przyczyn można by wymieniać naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ja bym się chciał skupić tak sobie na chwilkę na jednej. Może to dziwnie zabrzmi, ale na dokumentacji. I to nawet na dokumentacji symfony. W zasadzie, co z was się uczył programować symfony nie od kogoś, w sensie nie robiąc pay programming z jakąś inną osobą, ale ucząc się z dokumentacji. Połowa? Mniej więcej połowa, nie? Piszecie kod waszych aplikacji tak, jak to jest opisane w dokumentacji? To pani tak samo? Dlaczego? Ja? No. Symfony ma fajne rzeczy, ale też narzuca czasami nie fajne. Z innej strony też wiązanie się z tym symfony czasami może nas wpędzić w swoje powody. Okej, słuchajcie, jakiś czas temu zdałem sprawę, że te wszystkie dokumentacje, nieważne czy weźmiemy symfony, weźmiemy jakąś bibliotekę, czy jakiś inny framework, to co tam jest opisane, to są hello worldy, które nie występują w przyrodzie, nie? Albo występują w bardzo małych, śladowych ilościach, bo projekty, które my piszemy tak komercyjnie, one są znacznie, znacznie większe i znacznie, znacznie bardziej rozbudowane. Dokumentacja jest dobra dla małych przykładów, w sensie dla małych, przepraszam, przy malutkich projektach, natomiast przy większych projektach, tam trzeba po prostu wziąć, że tak powiem, pod uwagę to, że to nie jest, ta dokumentacja nie opisuje gigantycznych systemów. W szczególności być może nie opisuje waszego systemu. Dosyć, że jesteśmy tutaj na spotkaniu symfony, to pokażę wam przynajmniej dwie rzeczy, które chciałbym, żeby były jakby punktem takim wyjściowym, żebyście się zastanowili nad waszymi systemami, czy przypadkiem gdzieś was to nie uderza. Tu od razu gwiazdka, to może was nie uderzać dzisiaj, jeżeli na przykład wasz system będzie rósł, to może was uderzyć za pół roku, za dwa lata, może was nie uderzyć nigdy, jeżeli nie osiągniecie pewnej skali, tak samo jak prezentacja Antoniego. Być może aplikacja, którą robicie, całkowicie będzie wystarczająca, jeżeli będzie działała na jednym serwerze. Zawsze jest ta gwiazdka jeśli. I dwie takie rzeczy, z których pierwsza jest dotycząca bandy. Używacie bandy, piszecie bandy. Nie? W jaki sposób dzielicie waszą aplikację na bandy? To przychodzę sobie do was i mówię, dobra, słuchajcie, chcę zbudować
Co chcę zbudować? Chcę zbudować aplikację, gdzie użytkownicy będą mogli zamawiać bilety do kina i przeglądać informacje o filmach. Czy taki był ewidentnie cenny sposób. Jaki bundle byście mi zaproponowali? W sensie, tak na szybko. Jaki? Dokumentacji. Jaki jeszcze? Zakładamy oczywiście, że możemy po prostu sobie, nie wiem, wyświetlić powiedzmy, nie wiem, jakieś tam informacje o kinach, filmy w jednym kinie, szczegóły w kinie i mogę tak naprawdę sobie kupić ten jakiś tam seans. Rzucajcie jakieś pomysły. Co jeszcze może być? Jakiś card bundle do obsługi koszyka? Co jeszcze? Do jakichś backendowych rzeczy, jakiś CMS bundle, coś takiego? Na pewno dałoby się generalnie całkiem sporo tego zrobić. I słuchajcie, bardzo często wygląda to w ten sposób, że po pewnym czasie, nie wiem, po roku, po dwóch latach, kończymy gdzieś tam w tym naszym katalogu SRC z niekończącą się listą bundli. Niektóre być może gdzieś tam wyciągnięte, zainstalowane przez kompozera, gdzieś tam sobie leżą vendora. Część powiedzmy mamy w naszej aplikacji. Teraz idea stojąca za bundlami była taka, dobra, spróbujemy zawrzeć jakąś funkcjonalność w ten sposób, żeby ona była przenośna. Tak? Czyli na przykład jeżeli używamy Force User Bundla, taki powiedzmy typowy element obsługi, powiedzmy tam jakiejś aktualizacji aplikacji użytkownika, okej, to jest przenośne. Ale teraz, jeżeli byście patrzyli na wasze aplikacje, jesteście w stanie wyjąć pojedynczego bundla i go wcisnąć do innego systemu? Jesteście w stanie to zrobić z każdym waszym bundlem? I to jest pewien problem, ponieważ okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach cały czas gwiazdka powstaje z bardzo skomplikowana sieć zależności pomiędzy tymi bundlami. I te bundle wprowadzamy nie po to, żeby tworzyć kod przenośny, żeby na przykład sobie wyciągnąć PDF bundla albo Excel bundla do czegoś innego, albo API bundla do jakiejś innej aplikacji za pomocą jakiegoś innej aplikacji, żeby tylko serwować część rzeczy, to jest wykorzystywane w bardzo wielu przypadkach jako sposób na organizację kodu. Okej, jeżeli powiedzmy wchodzę do jakiegoś projektu, czy wy wchodzicie do jakiegoś projektu, widzicie comment bundle, to wiadomo, że tam będziecie szukać rzeczy związanych z komentarzami. Tak? Jeżeli powiedzmy tutaj macie blog bundle, to tam będziecie szukać rzeczy związanych z blogiem. To jest jakiś sposób na organizację kodu. Natomiast konsekwencją jest to, to jest CrowdJar, czyli tak naprawdę, który może pokazywać pewne zależności pomiędzy waszymi elementami, że jedyne co uzyskaliśmy strukturę katalogów, w których wszystkie rzeczy są powiązane i nie jesteśmy w stanie wziąć na przykład tego naszego comment bundla i użyć jej w innej aplikacji. Dlaczego? Ponieważ na przykład ten comment bundle ma odwołanie do ENCI, która jest w innym bundle. Taki typowy przypadek. Kto się z czymś takim spotkał? Okej, to nie jest takie, że tak powiem, obce. W sensie, jakby ten podział na bundle, to, że tutaj tych bundli jest tyle, wydaje mi się, że to jest relatywna mała ilość bundli. Największa aplikacja, którą miałem okazję gdzieś półtora roku temu oglądać, wiecie, ile miała tutaj bundli? 180. Ja wiem, to może rodzić jakiś tam uśmiech, natomiast to był wynikiem, wiecie, pewnych. To się nie stało z dnia na dzień, nie? To się nie stało, ktoś ściągnął z Gitpool, o kurde, 180 bundli. Nie, to tak przyrostowo, nie? Ten syndrom powolnie gotowanej żaby. A jeden bundle, drugi, i tak to wszystko tak naprawdę poszło. To, że to jest piekło tych zależności i jest bardzo trudno to wyciągnąć, to jest jakby jeden aspekt. Pytanie, co można zrobić, żeby to poprawić? Co można by zrobić, żeby mieć tą możliwość wyciągnięcia pojedynczego bundla, na przykład tego comment bundla? To, co moglibyśmy zrobić, to nie spinać tych bundli tak bardzo mocno ze sobą, tylko przepuścić całą komunikację przez jakiś interfejs. To znaczy, że bundle oczekuje interfejsu, czegoś, co jest na przykład implementuje interfejs comment table, ale nie oczekuje ENCI. Natomiast to, co my wstrzykniemy do tego bundla, czy to będzie użytkownik, który implementuje interfejs komentarzy, czy to będzie post
tego bloga, w którym jest ten interfejs Common Table, nieważne. A to, co tak naprawdę byśmy gdzieś potrzebowali, to jeszcze mieć miejsce, w którym tak naprawdę będziemy potrafili do tego bundla poinformować. Dobra, jeżeli jesteś włożony do tej aplikacji, to oczekuj na przykład, że klasa, która implementuje ten interfejs, leży w takiej ścieżce. Być może w jakimś tam konfigu można by sobie wszystko zapisać. A jest jeszcze druga strona tego medalu. Być może to nie jest problem. Jeżeli na przykład nie macie takiej potrzeby, żeby te bandy były przenośne, okej. Okay. Po prostu nie będą przenośne. Ale zyskacie możliwość tak naprawdę jakiegoś tam lepszego zarządzania waszym kodem. Drugi aspekt może być istotniejszy. To jest problem z wydajnością. Jeżeli ładujecie 170 bandów, albo na przykład, nie wiem, 60, z czego połowę wy nie napisaliście, to bardzo często nie wiecie, co tam się w środku dzieje. I może się zdarzyć tak, że bundle, którego używacie, jest gigantycznie kosztowny w instancji, w tworzeniu obiektów, które będą podpinane do kontenera Dependency Injection. A przykład z Elastica Bundle, o ile dobrze się nie kojarzę, który tak naprawdę w zależności od wersji językowej w jednym projekcie wygenerował kilka tysięcy serwisów do kontenera DI. Bo ktoś przegapił pewien aspekt. Po prostu wzięliśmy go, ktoś wziął kod, zaimplementował i kilka tysięcy serwisów do kontenera poleciało. Kontener ważył paręnaście mega. Efekt jest taki, skąd to się bierze? Znaczy, w informatyce nie ma nic za darmo, tak? Generalnie w takich rzeczach związanych z kodem. Jest kod, jego wykonanie będzie kosztowne. Jeżeli każdy z tych bandli, które my tutaj wpinamy, często tak, że tak powiem, bardzo lekko ręką do Composer JSON-a, a potem do AppKernelu, bo to wszystko wyląduje w AppKernelu. Tak? To zobaczcie, że przy każdym uruchomieniu tego waszego kodu, każdy z tych bandli zostanie zestacjonowany i każdy z tych bandli może mieć jakiegoś compiler passa, może mieć jakiegoś customowego configa, który będzie robił cuda, o których wy nie będziecie wiedzieć. A potem jak odpaliście Blackfire, to o matko. I teraz to, co należy pamiętać, że każdy kod, który wy wrzucacie do waszego systemu, on ma pewne konsekwencje. Tak? Na szczęście już nie mamy tych konsekwencji jak kiedyś, jeżeli powiedzmy, nie wiem, nie było namespace'ów i na przykład chcieliśmy użyć dwa projekty, gdzie na przykład klasa PDF się zdublowała. Tak? Już tych konsekwencji powiedzmy nie mamy. Dzisiaj mamy takie konsekwencje wydajnościowe. Mówię, to też nie musi być problemem w każdej aplikacji. Od razu mówię. Tak? Cały czas tak gwiazdka. Słuchajcie, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby sobie z tym takim poradzić? Czyli macie identyczną aplikację, która wszystko strzeliło, po prostu zbudowaliśmy monolit. Taki konkretny, betonowy monolit. Co można zrobić, żeby to porozdzielać? Wiecie, jak to można przyspieszyć? Porozdzielać czy przyspieszyć? Przyspieszyć. Ja bym gdzieś tam była po te podstawowe takie rzeczy biznesowe i na przykład robił eventy. Żeby nie spinać na przykład bloga z komentarzami, tylko... A skąd będziesz wiedział, który kod należy załadować? W sensie... Aha, jakby który pan, który mam ładować, który nie ładować. No. No słuchajcie, popatrzmy na to. Przychodzi teraz sylwes do tej aplikacji, która ma tych kilkadziesiąt bandów. Nie? I uderza na przykład w API. W jakiś endpoint testowy. Pytanie jest takie. Po co ładować admin bundle? Po co ładować serwisy, które są z tym admin bundlem skojarzone? Po co ładować te scenery, które są tutaj podpięte? Po co ładować wszelkiego rodzaju na przykład informacje o serwisach wykorzystywanych przez kontakt bundle albo z bundle? Ja powoduję request do API. Jedyne, co być może tam potrzebuję, to jest dostęp do bazy, deserializacja i wyplucie. Potrzebuję twiga do API testowego? Nie. Dokładnie, to co możemy zrobić takim bardzo często relatywnie niedużym nakładem pracy, to jest podzielić naszą aplikację na kernel. W sensie to, co zwykle
macie jako upkerny, niech to na przykład obsługuje cały taki flow standardowy. Jeżeli na przykład macie jakieś API, to może moglibyśmy sobie powiedzmy wydzielić jakiś API kernel, do którego byśmy tylko na przykład załadowali powiedzmy, nie wiem, Cora, API, jakieś komunikacje z Redisem, JMS Serializer, a być może JMS Serializer nie jest nam tu potrzebny. Tak? Swoją drogą JMS Serializer powoduje gigantyczne narzuty czasowe. I zobaczcie, co osiągnęliśmy w ten sposób. Jeżeli aplikacja wstaje i używa API, to wszystko nie jest ładowane. A ja się zawsze śmieję, że tak naprawdę w PHP najszybszy to jest ten kod, którego nie ma. I to chyba dotyczy każdego języka. Najszybszy jest ten kod, którego nie ma. Więc jeżeli ja tego nie muszę ładować, to być może ten serwer pojedynczy, który mi obsługuje tą aplikację, nie będzie w stanie wyrobić na przykład, mówię, 50 requestów na sekundę, ale 200. Ponieważ te requesty będą wykonywane szybciej. Dlaczego będą wykonywane szybciej? Ponieważ nie muszę ładować tego kodu. A nawet można by pójść krok dalej. Wyobraźcie sobie, że macie to podzielone. Macie ten wydzielony ten API kernel. Co jeszcze można by zrobić? Symfony 2.8 wchodzi z mikrokernelami. Mieliście okazję używać mikrokerneli. Mikrokernele są tak naprawdę to jest obcięta funkcjonalność powiedzmy Symfony, w którym na przykład jesteście w stanie konfigi sobie tutaj bezpośrednio tutaj w metodzie zidentyfikować, ewentualnie gdzieś tam odczytać z pliku. To jest generalnie wszystko znacznie bardziej kompaktowe. Efekt jest taki, że jeżeli byście sobie zbudowali tę taką tą aplikację, o której ten Antoni wspominał i sprawdzili taki bazowy benchmark Hello World na mikrokernelu i na zwykłym kernelu symfonowym, to jest 3 razy szybsze. 3 razy szybsze, bo po prostu jest mniej kodu do wykonania. Więc powiedzmy, jeżeli byśmy robili taki mikroserwiser, jak powiedzmy Antoni wspominał, tak? Powiedzmy to foto API czy print API, gdzie być może nie potrzebuje, wiecie, takich rozbudowanych rzeczy, jakieś tam elementy, które powiedzmy, nie potrzebuje dużo rootów, tak? I nawet mógłbym sobie tutaj wymienić, albo potrzebuje bardzo mało bandli, być może taki kernel byłby odpowiedni. Oczywiście za każdym razem ja to muszę zbenchmarkować, nie? W sensie, czy to się opłaca. Czy opłacałoby mi się przejść na taki model. A na blogu Symfony jest bardzo fajna seria artykułów właśnie o mikrokernelu, gdzie jest pokazane, jak to zbudować i jak do tego podejść. Odnośnie bandli, jeszcze jedna rzecz. A jeżeli piszecie waszą aplikację, czy wasze aplikacje i tworzycie ten podział na bundle, tak? Czy gdzieś jeszcze umieszczacie kod waszego systemu? Czy tylko sobie robicie właśnie w tym namespace SRC, powiedzmy wasza firma i tam sobie wszystkie bundle? Jak to wygląda? Czasami jest vendorze. Okej, czy macie po prostu jakąś tam zewnętrzną bibliotekę, tak? Tylko pozorem sobie zaciągacie. Okay? Jakieś jeszcze inne rozwiązania? Znaczy, to co chciałbym powiedzieć, to jest katalog SRC. W sensie, możemy tam myślić kod naszej aplikacji, katalogu SRC, użyć go w naszej aplikacji symfonowej i nie rejestrować tego jako bundle. Jeżeli pomyślimy to sobie w katalogu SRC, to znaczy, że przez kompozera będę miał autoloading, tak? Więc mogę tam się odwoływać do pewnych rzeczy. Zobaczcie, że tak naprawdę, jeżeli ja umieszczę całą logikę mojej aplikacji w bundle, to jestem związany z Symfony. Dobra, być może nie powinienem tego mówić tak na spotkanie Symfony, tak? Że być może kiedyś chcielibyśmy. No, być może chcielibyśmy zmigrować do naszej wersji Symfony, tak? Dobra, ale być może chcielibyśmy sobie zbudować jakąś mikroaplikację, nie wiem, na przykład na Silexie. No, na Laravelu. Nie, dobra. Być może chcielibyśmy tego kodu użyć gdzieś w innym miejscu i jego bardzo głębokie powiązanie z bandem symfonowym, no to po prostu uniemożliwi. Więc tylko taki sneak peek, że ten kod może normalnie sobie żyć po prostu w katalogu SRC. Tak? Ja na końcu podam wam linka, jest w podjęciu do mojego laptopa, to ja mogę nawet sobie wam pokazać jedno repo, tak jeszcze miałem to sobie przez 15 minut przed spotkaniem, gdzie to bardzo fajnie widać. Więc pomyślcie troszeczkę nad strukturą waszych bundli, jak wy do tego podchodzicie i czy przypadkiem nie jest tak, że ładujecie całą aplikację na każdy request, bo to jest po prostu nieefektywne w pewnych sytuacjach. Druga rzecz, którą chciałbym tutaj, że tak powiem, przytoczyć i którą żebyście wzięli troszeczkę pod uwagę, to są kontrole reakcje. Dokumentacja do Symfony, od której tak naprawdę dużo osób zaczyna,
wygląda tak. To jest po prostu żywcem wzięte z dokumentacji. To jest jakaś metoda, która nam będzie tworzyła produkt. Tak? Create action, gdzie sobie tworzymy produkt, potem ustawiamy, setteramy jakieś wartości, z kontenera wybieramy doktryna i zapisujemy. Co w tym kodzie jest nie tak? Jak uważacie? Co tutaj potencjalnie jest nie tak? To jest akcja zawiera wszystkie odpowiedzialności, tak? Dobra, pomijając, że wiecie, że to tak naprawdę jest wszystko zakodowane i tak dalej, nie? Myślę, że to jakiś formularz powinien być. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie, jak kiedyś już na PHP, dawno temu, gdzie było przyplecenie HTML-a z otwieranymi, wiecie, połączenie do bazy w template i tak dalej, to ja bym powiedział, że to jest nowoczesny odpowiednik tego. Tylko, że ubrano ich ładny framework. To, co tutaj ktoś nas próbuje nauczyć, to jest właśnie wybieranie w kontrolerze rzeczy, które są bardzo niskopoziomowe. Jakiś ten kod jest bardzo mocno skryty z doktryną. Wymienić tutaj doktrynę na coś innego. Nie da się. Nie da się, bo to wszystko jest po prostu pożonione tak, że tego się nie da po prostu wyciąć. Ale to jest tylko jeden problem, że to jest powiązane bardzo mocno ze sobą, to jest tylko jeden problem. To jest z tej samej strony z dokumentacji wzięta metoda, która aktualizuje. Jakby widać dalej to powiązanie z doktrynem, ale tutaj jest całkiem ładnie, jeżeli nie ma jakiegoś tam elementu, to są zepszone i tak dalej. Co jest nie tak z tym kodem? Dependency lookup, czyli pobieramy zależność od takich innych. Okej. Coś jeszcze? Słuchajcie, wydaje mi się, że od nas jako deweloperów tak pośrednio wymaga się jednej rzeczy, między innymi jednej rzeczy. To jest myślenie naprzód. Być może klient nie wie, co się z tym jego systemem stanie. Być może my powinniśmy to wiedzieć na podstawie 10 ostatnich projektów, w których uczestniczyliśmy. Jeżeli na przykład klient chce mieć taką prostą akcję, chce mieć metodę, w której mogę wyedytować jakiś produkt, tak? To akurat przedstawia nazwę. Ale pomyślmy troszeczkę głębiej. Co będzie, jeżeli ktoś tutaj powie, dobra, ja chcę w tej metodzie, chcę mieć możliwość edytowania liczby stanu magazynu. Tak? Chcę móc określić, ile tego typu itemów, ile tego typu produktów jest na magazynie. I co będzie, jeżeli ta osoba ustawi 0? To ma ze sobą konsekwencje. Może mieć ze sobą konsekwencję taką, że być może właśnie w aplikacji webowej ktoś ma w koszyku ten produkt, a w panelu backendowym ktoś właśnie określił ten produkt jako zerowy. Co się powinno stać? Tamten użytkownik powinien dostać jakieś ostrzeżenie i powinno mu to wyskoczyć z jego koszyka. Tak? Bo inaczej, jeżeli byśmy tego nie zapali o to, to on by kupił produkt, który właśnie za chwilę ktoś by do niego dzwonił i powiedział, no przykro mi, nie mamy tego produktu. Nie? I zobaczcie, przykładem tego może być coś takiego, że tutaj, powiedzmy, jak można by do tego podejść? Jeżeli, powiedzmy, ktoś tam zeruje ten koszyk, to można by tutaj sobie jakiś kod napisać, który przejedzie po wszystkich właśnie otwartych sesjach i zobaczy, czy przypadkiem ktoś tego nie ma, tego produktu nie ma w koszyku, jeżeli tak, to tam, nie wiem, dorzucił mu jakiegoś flash messenger do sesji, coś tam pogrzebie. Takie, powiedzmy, takie bardzo hardkorowe rozwiązanie. W tym duchu. Natomiast można iść troszeczkę dalej. W sensie ten kod, o którym właśnie tutaj powiedzieliśmy, on może wystąpić jeszcze w innym miejscu. W sensie, jeżeli na przykład, nie wiem, będziemy coś importować jakimś command line'owym skryptem, to tam też mogą wystąpić podobne sytuacje. I teraz, idąc dalej tym duchem, bardzo łatwo doprowadzić do tego, że te kontrolery będą się rozrastały, albo będą duplikowały jakieś masakryczne wywołania i po pewnym czasie ten kod stanie się nieużywany. Cieszę się, że nie widzicie tego dokładnie. To jest metoda z autentycznego projektu. To jest edit action. To jest kod, który powstał dokładnie, jak ktoś się nauczył to jest Symfony 1.4. Ktoś się nauczył na dokumentacji, a potem tylko powielał ten wzorzec, bo nie znał innych rozwiązań. To jest
napisane czcionką piątką i tam chyba jeszcze musiałem parę linii wyciąć, żeby to się zmieściło. Ktoś by chciał to utrzymać? Mogę dać na miarę na ten projekt, jakby ktoś chciał. Za mało. Dobra, w sensie tak przybliżając się, nie pamiętam, który fragment, ale chyba gdzieś tutaj, to w środku tam zobaczylibyście coś takiego. Masa kodu bardzo niskopoziomowego, który coś tam robi. Efekt, logika biznesowa tak naprawdę tego konkretnego projektu została wyciągnięta za wysoko. Jeżeli, nie wiem, zaglądacie do takiej metody i już widzicie takiego 8000-nika, nie, że tam już ten scroll jest taki malutki, znaczy zapowiada się, że będzie dobrze. Nie? W zasadzie, jeżeli was inżynierem tego, żeby zrozumieć, co ten kod robi, to w bardzo wielu przypadkach wygląda to tak, że trzeba się zmienić takiego archeologa i kawałek po kawałku ten kod odkrywać. Nie? I teraz, bo nie wiecie, czy ten kawałek tej pętli to przypadkiem nie jest bardzo istotna część tego większego mechanizmu. To była jedna metoda z projektu, który miał w tym Symfony 1.4 5 aplikacji. Miał aplikację frontową, dwie pozostałe frontowe, backendową i API. A to była tylko jedna metoda. Ten kod ma pewną właściwość, on jest totalnie nietestowany. Nie? To, co tam było, gdzieś tutaj, o, na początku, to jest odwoływanie się, tak jak w tym przypadku w dokumentacji z Symfony, tylko że przez Propela, bo kiedyś Propel był takim zalecanym rozwiązaniem z Symfony 1.4 i na żywca sobie wyciągamy kod. Dzięki czemu, przez co? Tak naprawdę ten kod nie jest w ogóle przetestowany im to. Tylko się nie da zrobić tak łatwo. Wiecie, że to akurat było całkowicie hardkorowe. Dobra, jest pytanie, co z tym fantem można zrobić? I chciałbym was, jeżeli nie mieliście okazji, tylko wam wrócić taką incepcję. Krzysiek pewnie będzie się uśmiechał, jakbyś to ćwiczył na żywce. Znaczy, to co można zrobić, to zapanować nad takim kodem, odrywając go od aplikacji, w sensie od frameworka. Jesteście w stanie kod waszego systemu wydzielić i jakby trzymać go całkowicie z boku, gdzie tak naprawdę aplikacja napisana w Symfony czy napisana w Silexie, Laravel czy w kodzie kiny, będzie tak naprawdę powodowała tylko wywołanie pewnych rzeczy waszej aplikacji. Jak to można osiągnąć? Wyobraźcie sobie kod napisany w ten sposób. Macie jakąś klasę jakiegoś handlera, macie jakąś klasę komanda i tak naprawdę ten handler będzie nam te komandy obsługiwał. I teraz to, co tutaj widzicie, to jest koncept, który diametralnie pozwala zmieniać jakby architekturę aplikacji. Znaczy, to, co wtedy wasza aplikacja będzie robić, to wasza aplikacja może nasłuchiwać na jakieś określone eventy, może nasłuchiwać na jakieś komandy, które się pojawią i powinno na nie reagować. Czyli powiedzmy, przychodzi do was, a aplikacja ta frontowa, napisana przez Symfony, będzie się zajmowała takimi rzeczami jak odebranie danych z requestu, być może utworzeniem tych komandów i ich zdispatchowaniem. Tak? W sensie tej całej logiki, którą tam widzieliście na tych trzech szpaltach, tego nie będzie. W sensie ten kod będzie gdzieś porozbijany na różne inne klasy, będzie pochowany gdzieś głębiej. To, co tak naprawdę się stanie w kontrolerze, na przykład odbierającym, nie wiem, formularz rejestracji użytkownika, to nie będzie zapisu do bazy. Tu po zwalidowaniu tego requestu, upewnieniu się, że ten request spełnia wymagania, odbędzie się jedna rzecz. Odbędzie się odpalenie jakiegoś komandy, jakiegoś eventu, użytkownik się zarejestrował. Koniec. I ten event sobie poleci głębiej do waszej aplikacji. Czyli na tym etapie będziecie mieli na przykład odebranie danych requestu, zwalidowanie formularza i odpalenie, przekazanie tego właściwego eventu biznesowego, który jesteście w stanie obsłużyć waszej aplikacji. A co dzięki temu osiągniecie? Masę rzeczy. A między innymi osiągniecie to, że ten kod nagle stanie się bardziej zrozumiały biznesowo.
Znaczy, jeżeli, nie wiem, macie jakąś sesję z klientem i klient siada koło was i zaczyna do was mówić. Dobra, w momencie, kiedy w aplikacji ja się rejestruję, albo na przykład, nie wiem, składam zamówienie i coś z tym, to zamówienie spełnia jakieś tam kryteria, no to chciałbyś mieć możliwość bardzo szybkiego zlokalizowania miejsca tego w kodzie, który opisuje to, co właśnie klient się powiedział. Teraz właśnie sobie, dobra, teraz ja muszę zacząć szukać kontrolera, który gdzieś tam coś z tym robi, nie? Muszę znaleźć jakąś metodę, która to odpowiada, jakieś tam ify, może jakieś serwisy i tak dalej. Być może to, co ja powinienem zrobić w tym momencie, to znaleźć event, który odpowiada temu, co klient mi opisał. A ja tutaj, to, co tutaj widzicie, to jest wyciągnięte z takiego z małego firmy, który się nazywa Broadway. A po tym evencie, gdzieś wieczorem, ewentualnie YouTube firmy sobie zerkniecie na repozytorium Broadwaya, tam jest bardzo fajna aplikacja, która pokazuje jakby koncept użycia tej idei, tak, tego event sourcingu, gdzie przyciągnięcie tego i zrozumienie zajmuje półtorej minuty. Półtorej minuty na zrozumienie aplikacji, która obsługuje koszyk. A więcej czasu tam nie będzie potrzeba. Znaczy, co dzięki temu się uzyskuje? Ten kod stanie się testowany, ale też pod kątem logiki biznesowej. Znaczy, klient wam przedstawi wymaganie. Jeżeli ja się zarejestruję, to powinien na przykład, nie wiem, otrzymać jakąś notyfikację na SMS. Tak? I zobaczcie, że teraz moglibyśmy sobie na przykład wymyślić test takiej natury. No to jest dokładnie z dokumentacji wzięte. A akurat opisuje, że każdy użytkownik nowo zarejestrowany powinien być zaakceptowany. I teraz tak, jeżeli w naszym systemie pojawi się ten event, czyli tak naprawdę do tej naszej aplikacji, tutaj, aplikacja synchronowa wyrzuciła event o nazwie jakieś tam powitanie, tak? Z tego zaproszenia. I nasza aplikacja by wykonała jakąś tam komendę, czyli tak naprawdę obsłużyła ten event, to w rezultacie powinien się pojawić się jakiś inny event. Czy tutaj jest też mowa o jakimkolwiek wysłaniu SMS-u? Nie, ja tutaj testuję taką logikę biznesową. Nie? I teraz zobaczcie, że jesteście w stanie wziąć inną aplikację i zamiast bawić się w tego archeologa, tak naprawdę zacząć ją czytać. Zacząć ją czytać i rozumieć, co ona właściwie robi pod kątem biznesowym. Mieliście kiedyś okazję wchodzić w jakąś aplikację, która była dewelopowana przez 3-4 lata? Mieliście. To chyba się uśmiechasz. Nie wiem, czy to jest wrażenie, że było łatwo, czy było trudno. Trudno było? Wesoło. Wesoło. Znaczy, wiecie, jakby możecie mieć różne jakby doświadczenia. No moje są takie, że taką aplikację napisano w takim oldschoolowym sposobie, gdzie wszystko było w kontrolerach, albo nawet w jednej aplikacji ktoś dokładnie zrozumiał, używać serwisów jako weźmy wszystko, co było w kontrolerze, włóżmy do serwisu i wywołajmy to z poziomu kontrolera. Nie przyniosło żadnego efektu, nie? To się tak samo kijowo czytało. To się czyta mega fajnie. Zobaczcie tak naprawdę, że jak to powiedzieliście, przeglądę sobie to repo Broadwaya, to jesteście w stanie, nie czytając dokumentacji, dowiedzieć się, co robi ten projekt. Ponieważ to jest oczywiste. Oczywiście to się zawiera na tych konwencjach, tak? W sensie dobre nazewnictwo, dobra organizacja. Znaczy, pisanie kodu w taki sposób, okej, on powoduje, że więcej jest klas, jest więcej małych klas. Bardzo często te eventy są tylko takie kontenery na dane. Po prostu jest kontener, trzeba to wrzucić, zapakować te informacje, potem to się obsłużyć. Natomiast wasza aplikacja jest zaskoczona czytelności. Słuchajcie, i z tym wam tak naprawdę chciałbym was zostawić, żebyście pomyśleli o tym, czy być może w tej aplikacji, której robicie, ewentualnie w następnej, którą będziecie mieli okazję gdzieś dewelopować, czy nie warto się zastanowić nad takimi technikami, właśnie jak event sourcing, jak CQRS. Słuchajcie, to są rzeczy, które już są na rynku iluś tam lat, które są dostępne. Dla PHP jest masa fajnych bibliotek. Niektórzy, tak jak powiedziałem, gdzieś już używają tego. Nie wiem, możecie się zapytać Krzycha, jak tam się używa tego gdzieś tam w produkcyjnie. Ja bym was bardzo gorąco zachęcał, żebyśmy tak naprawdę, wiecie, nie pisali tych monolitów w taki sposób, żeby nikt tego nie był w stanie przeczytać. Dobra, jeżeli ktoś by chciał ze mną skontaktować, to ja zapraszam na Twittera. Jeżeli macie jakieś pytania, to myślę, że to jest najlepsza pora. To potem to chwilę.
Dzięki wielkie.